No, dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 26 lipca do 1 sierpnia. Pamiętajcie, kochani, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, resztę zostawcie. Dla moich nowych widzów oczywiście informacja, zajrzyjcie do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Może Was zainteresują. Jest tam również link do mojej strony na Facebooku, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam. No i co, kochane strzelce, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie łapki w górę, za komentarze, za subskrypcje. Jesteście naprawdę cudowni, dzięki Wam wzrastam, a to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, że mogę się rozwijać. Także dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Dobra, i lecimy z Waszym czytaniem. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może przydarzyć? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście jedna karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza dla moich strzelców na nadchodzący tydzień. Odmłodzenie. Chło, chło, chło. Strzelcy, będziecie się odmładzać. Dobrze, bardzo dobrze. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Także wyśpijcie się po prostu. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoją urodę, zadbajcie o swój komfort, o swoje ciało, umysł i o swoją duszę. Dobra, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Pięknie. Wasza energia, drogie strzelce. Umiarkowanie. Energia cierpliwości. Energia równowagi, zbalansowania. Umiejętności panowania nad negatywnym aspektem swojego życia, nad swoimi negatywnymi emocjami. No widzę, że będziecie tutaj bardzo, ale to bardzo zrównoważeni, bardzo stabilni, bardzo właśnie cierpliwi, jeśli chodzi o jakieś swoje cele, swoje marzenia, swoje plany na przyszłość. Dużo potraficie tutaj wyważyć, zrównoważyć, tak, w swoim życiu. Kochani, i cokolwiek nie robicie, karta umiarkowania mówi o tym, że macie wsparcie z góry, macie wsparcie wszechświata, swoich aniołów, Boga, przewodników duchowych, przodków, kogokolwiek, w cokolwiek wierzycie. Macie wsparcie z góry, ktoś nad Wami czuwa. Piękne. Dobra, no to co miłego się wydarzy? Szóstka mieczy, kochani. Szóstka mieczy mówi o ruchu do przodu, mówi o ukojeniu myśli. Szczególnie jeżeli ostatnio mieliście jakiś trudny etap, był duży mętlik w głowie, nie wiedzieliście jak wyjść z danej sytuacji. Szóstka mieczy zwiastuje takie wyciszenie, zwiastuje popłynięcie na te spokojne wody, uspokojenie się tych wód. Dla niektórych z Was może szykować się dosłowna podróż, może jakiś wyjazd służbowy, wakacyjny, może jakaś przeprowadzka, może jakaś zmiana w ogóle miejsca pracy, zamieszkania, cokolwiek, tak? Także zobaczmy, o co chodzi z tą szóstką mieczy. Szóstka mieczy. Szóstka mieczy. Słońce! No pięknie! Oj, kochani, cudnie. Co jeszcze? Ósemka pentakli. Bardzo dobrze. I paść pentakli i na spodzie dziewiątka kielichów. No moje strzelce są cierpliwe, są stabilne, bo idą po swoje spełnienie marzeń i wiedzą, że nie ma co przyspieszać pewnych sytuacji. Powiem Wam tak, kochani, jeżeli czekaliście na jakąś propozycję zawodową, na ofertę pracy, być może na jakąś ofertę rozwoju, bo mamy tutaj tą ósemkę pentakli, na jakąś ofertę kursu, czy szkolenia, czy cokolwiek, w tym tygodniu mogą przyjść takie pozytywne wieści, które powiedzą, że zakwalifikują
zakwalifikowaliście się gdzieś tam, że możecie ruszać do przodu, że możecie się przeprowadzać, czy możecie ruszać w tą podróż, żeby zdobyć tą wiedzę, żeby zdobyć nawet możliwości i to będzie to wasze, kochani, spełnienie marzeń, tak? Cudowna, cudowna nowa podróż, pełna rozwoju, zdobycia nowych umiejętności, tak? Także bardzo fajna energia. Dla niektórych z was będzie to coś chciałam powiedzieć, czekajcie, uciekło mi. O Boże, jak ja nie lubię, jak mi czasem ucieka. Jaka myśl. No dla niektórych z was, jeżeli to nie jest oferta, nie jest to oferta szkolenia, to może być to oferta po prostu pracy, w której trzeba będzie tutaj się wykazać jakimiś nowymi umiejętnościami albo poduczyć czegoś jeszcze, żeby rozpocząć tą nową przygodę. Ale jeżeli tylko włożycie odpowiednio dużo cierpliwości, a widzę, że tak jest, w to wszystko i chęci do współpracy z innymi, kochani, tutaj możecie widzieć to swoje spełnienie marzeń jak najbardziej. Dla niektórych z was będzie to też, jeżeli to nie są sprawy zawodowe, chociaż tutaj te dwie karty bardzo mocno o tym świadczą, może świadczyć, że dostaniecie jakieś informacje, albo że przyjdzie coś z nienacka, albo uświadomicie sobie jakąś prawdę. Słońce po prostu wyjdzie nad waszym niebem, dzięki czemu będziecie mogli ruszyć do przodu. I tu ruszyć do przodu. Po właśnie jakąś swoją stabilizację. Jakaś nowa ścieżka się przed wami otwiera, tak? Niekoniecznie zawodowa, może po prostu życiowa. I tam odnajdziecie to swoje spełnienie marzeń. Tam wasze myśli się uspokoją, tam odnajdziecie po prostu swoje szczęście. Dobra. Na co uważać? Ósemka pentakli. No ta ósemka pentakli nam się pojawiła tutaj. To jest ta szansa rozwoju. To jest ta szansa szkolenia, wzrostu, zdobycia jakiejś wiedzy, podniesienia swoich kwalifikacji. Więc dlaczego na nią uważać? No zobaczmy. Zobaczmy tą ósemkę pentakli. Dlaczego nam się tu pojawiła? Ósemka pentakli. Królowa pentakli. Arcykapłan, papież. Piątka buław. I na spodzie mamy sprawiedliwość, kochani. Wiecie co? Może być ktoś w waszym otoczeniu, to może być was przełożony, albo kolega, koleżanka z pracy, ktoś z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, kto może konkurować o tą samą ofertę i może się nie zgodzić z, że tak powiem, wyrokiem szefa, że to wam się to należy. Powiedzmy, coś takiego tu widzę. Więc trzeba po prostu uważać na tą osobę. Wydaje mi się, że tutaj i tak dojdzie do jakiejś sprawiedliwości i do waszego sukcesu i świętowania. No tak, jesteście wy na spodzie, którzy urastacie, że tak powiem, do rangi cesarzowej, więc idziecie po swoje spełnienie, obfitość i dobrobyt, ponieważ macie w sobie ogień, moc i chęć spełnienia swoich marzeń i planów. Więc wydaje mi się, że ta osoba nic nie wskóra. Aczkolwiek jest to takie ostrzeżenie przed może fałszywymi przyjaciółmi, którzy tu są tacy tiu-tiu-tiu, a tak naprawdę tylko czekają na wasze stanowisko albo czekają na wasz jakiś tam sukces. Jeszcze co mi przyszło do głowy, jeżeli jesteście w stałych związkach, w stałych relacjach, wygląda na to, że wasz partner nie do końca może się z tym zgadzać, bo mamy tutaj tą królową pentakli, która często mówi o stabilnym partnerze, no i mamy tego papieża, tak, symbolizującą stały związek. No i piątkę buław mówiącą o konflikcie. Jeżeli dostaniecie ofertę, że macie się gdzieś przeprowadzić, macie się gdzieś pojechać na jakiś czas. Wasz partner, partnerka może się z tym nie zgodzić. Może dojść do jakiejś kłótni w domu, że nie wiem, że on nie chce, ona nie chce zostać sam z dziećmi albo cokolwiek. I może dojść do jakichś takich zgrzytów i konfrontacji, kochani. No tutaj jest ważne, żeby spojrzeć sprawiedliwym okiem na to wszystko. Może jakaś waga będzie miała tutaj dla was znaczenie, ale wydaje mi się, że to jest kwestia waszego spojrzenia na tą sprawę i dojście do porozumienia. Uda wam się dojść do tego porozumienia pod warunkiem, że spojrzycie sprawiedliwie na tą sytuację, sprawiedliwie na siebie i na swoje pragnienia, tak? Tak bym to widziała. No dobra, miłość, zobaczmy co tu. Szóstka pentakli, o, równowaga, bardzo dobrze. Uda się zrównoważyć wszelką sytuację, szczególnie jeśli to jest ta wasza, ale jeżeli nie, no to ogólnie zrównoważona sytuacja w domu. Ile dajemy, tyle bierzemy i na odwrót. Ile bierzemy, tyle dajemy, tak? Także równowaga w stałych relacjach, równowaga w związkach, równowaga również finansowa. Dla niektórych z was wasz partner szykuje jakiś prezent.
Być może wyszukujecie jakiś prezent dla partnera. No a dla moich singli tutaj może się szykować coś niespodziewanego dla Was. Jakiś prezent od losu. Szóstka pentakli często mówi o właśnie o takim prezencie od losu. Być może w formie jakiejś ciekawej osoby na Waszej drodze, która się pojawi. No zobaczmy. Zobaczmy szóstkę pentakli, kochani. Szóstka pentakli. Co tu nam wyjdzie? Świat. Cesarzowa. Wow, i rydwan, trzy wielkie arkana. I na spodzie, kochani, znowu macie sprawiedliwość. Wow, wow, wow. No kochani, jakiś etap się kończy i coś nowego się zaczyna w Waszym życiu. Okres pełen równowagi, pełen stabilizacji, pełen sprawiedliwości, pełen wzrostu i obfitości. Powiem Wam tak, że tą niespodzianką może być jakaś wycieczka za granicę, może być jakiś wyjazd ogólnie dla Was, może partner coś takiego szykuje, albo to będzie niespodzianka dla partnera, że chcecie się przeprowadzić za granicę za pracą, żeby dążyć do jakiejś swojej obfitości i tak dalej, do dobrobytu. Także weźcie to tam jak rezonuje, ale kochani, zdecydowanie tutaj kończy się dla Was jakiś etap, świat. Może uda Wam się rozwiązać jakieś swoje nieporozumienia, jakieś sytuacje z przeszłości, które Was blokowały przed pójściem naprzód. Dzięki czemu Wasz związek nabierze mocy, nabierze właśnie tempa. Tempa, zdecydowanie. Tutaj z rydwanem nie macie się o co martwić, ponieważ nieważne jakie kłody los rzuca Wam pod nogi, pięknie sobie z tym poradzicie i ruszycie do przodu po swoje spełnienie. To będzie ta karma, to będzie ta sprawiedliwość, która nastąpi w Waszym życiu. Odbudowanie relacji bądź zawarcie tej relacji. Być może dla niektórych z Was to będzie kwestia zamieszkania razem, być może kwestia założenia rodziny, być może ślubu, zaręczyn, coś w tym stylu, kochani. Właśnie, no to może być pierścionek zaręczynowy, jeśli chodzi o ten prezent. To może być informacja, że ktoś z Was będzie się spodziewał dziecka i trzeba będzie tutaj wprowadzić jakieś innowacje do swojego domu, do mieszkania, czy ogólnie do życia, żeby przygotować się na nadejście nowego członka rodziny, tak? Dla niektórych, mówię, to będzie legalizacja zdecydowanie związku, dzięki czemu sprawy też fajnie ruszą do przodu i będziecie mogli być po prostu dla siebie. Więc cudowna, kochani, energia. No a dla moich singli powiem Wam tak, szczególnie jeżeli wybieracie się w jakąś podróż, to jest mocno u Was zarysowane, szczególnie jakaś podróż za granicę, bądź nawet nie tylko za granicę, ale gdzieś, gdzie tak poczujecie, że jesteście wolni, gdzie świat stoi przed Wami otworem, no możecie poznać kogoś ciekawego, tak? Może jakiegoś raczka, być może jakąś wagę albo byka. Tutaj waga też na spodzie się mocno zarysowała i to będzie osoba, z którą będziecie chcieli przejść przez życie. Na pewno, z którą przeżyjecie bardzo dużo fajnych przygód, która będzie obsypywać Was prezentami, która okaże się równym partnerem dla Was. No i tutaj może być szansa właśnie na stabilizację, na przyszłość, kochani. Na pewno możecie się poznać gdzieś albo tutaj podczas trasy, podczas drogi, gdzieś, gdzie jest dużo zieleni, albo może nad jakimś morzem właśnie, nad jakąś wodą. Coś takiego tutaj widzę, czyli typowo takie wakacyjne aspekty. No dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. O, i tu mamy eremitę, kartę panny. Możecie mieć z panną do czynienia, ale bardziej tu widzę takie troszeczkę wasze wycofanie albo chęć właśnie powrotu wręcz do życia takiego socjalnego z innymi. No zaraz sobie to czytamy. Karta eremity jest, mówię, kartą często wycofania, kartą schowania się w swojej jaskini, żeby odkryć sens życia, odkryć prawdę o sobie i odkryć to, kim tak naprawdę jesteśmy i co pragniemy w życiu osiągnąć. To może być kwestia kogoś z Waszego otoczenia, że ktoś na chwilę się odizolował od Was, bo potrzebuje trochę przemyśleć pewne aspekty i potrzebuje zastanowić się nad sensem swojego życia. To może być Wasza energia, że potrzebujecie teraz dystansu od swoich przyjaciół i od rodziny, żeby sobie poukładać wszystko w głowie. Także zobaczmy sobie tego eremitę. Naszego, no właśnie, piątka mieczy. Ktoś potrzebuje tutaj zdecydowanie wyciszyć swoje emocje i wyciszyć swoją głowę. I podjąć jakieś decyzje, kochani, a propos swojej niezależności, a propos być może odłączenia się od reszty stada, szczególnie jeśli posiadacie dzieci, tak? Może dzieciaki chcą wyfrunąć z gniazda, a Wy niekoniecznie się z tym zgadzacie. A może to ktoś z Waszych przyjaciół, możecie to być oczywiście Wy.
Kochani, widzę tutaj bardzo duży konflikt wewnętrzny bądź zewnętrzny, tak? Piątka mieczy mówi często o kłótniach, o zwadach, ale również o tym konflikcie naszym wewnętrznym, że nie wiemy, w którą stronę pójść. Może za duża presja otoczenia, może dużo osób gdzieś tam wymaga od was czegoś, a wy pragniecie pójść własną drogą. No kochani, tu zdecydowanie jest potrzeba wyciszenia się. Mamy nie dość, że eremitę, to mamy jeszcze tego wisielca. Wisielec mówi o stanie zawieszenia, nie podejmowaniu decyzji. To jest okres na zastanawianie się, jaką decyzję podjąć i którą drogę wybrać, żeby dojść do takiej swojej stabilizacji, do komfortu własnego życia. Być może zastanawiacie się właśnie nad nową ścieżką zawodową, czy te kursy, które tutaj wpadają, albo jeżeli to was nie dotyczy, czy ścieżka, którą kroczycie, jest właściwa dla was. Być może zastanawiacie się nad ogólnie sensem życia, nad rozwojem duchowym, nad czymkolwiek. No ktoś tu potrzebuje zdystansowania, zastanowienia się, spojrzenia na sprawy z innej perspektywy i podjęcia decyzji na własną rękę, po prostu na własną rękę. Dobra, praca i finanse, zobaczmy co tu. No i tutaj mamy trójkę kielichów, kochani, czyli co? Czyli sukces, świętowanie, szczęście, radowanie się z innymi. Także możesz szykować się faktycznie jakiś wyjazd służbowy, gdzie przy okazji będzie imprezka, możecie świętować ze swoimi przyjaciółmi z pracy, bądź ogólnie jakiś sukces zawodowy, zostaniecie docenieni, być może rozpoczynacie jakiś nowy projekt, w którym będziecie współpracować z innymi i te inne osoby stworzą taki, wiecie, jak to się mówi, taki soul tribe, taką waszą drużynę duchową, że tak powiem, z którymi będziecie się fantastycznie dogadywać, będziecie mieć mnóstwo kreatywnych pomysłów i będziecie się pięknie rozwijać, tak? No zobaczmy tą trójkę kielichów. Dziesiątka buław, czyli zdecydowanie zakończenie jakiegoś ciężkiego okresu w waszym życiu. I patrzcie, dziesiątka buław i dziesiątka kielichów, czyli od razu przechodzicie do pełnego spełnienia emocjonalnego, moi drodzy. I ósemka kielichów. I kochankowie na spodzie. No tutaj jakieś decyzje zostały podjęte w związku z odejściem od czegoś i rozpoczęciem być może właśnie czegoś nowego. Na pewno jest tak. Na pewno odchodzicie od tego, co wam nie służy. Być może macie jakieś nowe spojrzenie na swoje sprawy zawodowe, na swoje sprawy finansowe również. I tutaj wiecie już, co wam nie służy, a na czym powinniście się skupić. I wygląda na to, że jeżeli poświęcicie pełną uwagę na skupienie się na to, czego pragniecie, co chcecie osiągnąć, kim chcecie stać, dokonacie odpowiednich decyzji, tak? Wyjdziecie może z jakiejś swojej strefy komfortu, pokonacie jakieś swoje słabości i obawy i ruszycie po działanie, no tutaj osiągniecie jakiś sukces finansowy, mimo że to jest diabeł, ale to jest pan materii, na spodzie mamy tą dziewiątkę pentakli, tak? Czyli spełnienie. Dziesiątka kielichów też mówi o tym spełnieniu emocjonalnym, więc to w kierunku czego idziecie tutaj, w kierunku być może tej nowej współpracy, być może tego rozwoju, być może całkowicie zmieniacie swoje postrzeganie i swoją drogę no, taką pracową, finansową, da wam bardzo dużo poczucia spełnienia i że jesteście w końcu w takim miejscu, w którym powinniście się znaleźć. Także jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, czy wasze decyzje są słuszne, idźcie w to, a nie pożałujecie, kochani. Tak jest. No i co, rada na koniec. Dziesiątka pentakli. Skupcie większą uwagę na rodzinie. Skupcie większą uwagę na dzieciach, jeśli posiadacie, na partnerze, jeśli posiadacie, na tacie, mamie, na siostrze, bratu, na swoich przyjaciołach, na swoich najbliższych po prostu. To jest czas, gdzie sprawy finansowe naprawdę zaczynają się dobrze układać, więc w końcu możecie odetchnąć troszeczkę i skupić się na tym, co wydaje mi się jest naprawdę ważne w życiu. Nasi bliscy, nasza miłość do innych, tak? Nasze poczucie szczęścia. Także na tym warto skupić swoją uwagę. No i dobra, to zobaczmy jeszcze zwierzaczka dla was na koniec, moje drogie strzelce. Zobaczmy, co tu wyjdzie. Myszka, tend to a small things, czyli zwracaj uwagę na drobne rzeczy, na drobiazgi w swoim życiu, na najdrobniejsze drobiazgi w swoim życiu. Doceniaj je z całego serca, ciesz się nimi
I na spodzie mamy wiewiórkę. Believe in yourself. Uwierz w siebie, drogi strzelcu. Uwierz w siebie. Możesz naprawdę wiele. Możesz tak naprawdę wszystko, jeśli tylko w to uwierzysz. Dobra, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam cudownego tygodnia. A w sumie taki się zapowiada. Także będzie dobrze. Uwierzcie w siebie. Wszystko pięknie się potoczy. Trzymajcie się i do zobaczenia za niedługo. Buziaki.